Panie Łukaszu, nastały takie czasy, kiedy każdy właściwie może mieć swoją telewizję. I zdarza się nawet, i to coraz częściej, że ludzie, którzy robią to sami albo z pomocą jednej, dwóch osób, mają większe oglądalności w internecie niż niektóre, szczególnie tematyczne stacje telewizyjne. Co to oznacza dla firm, dla korporacji, dla przedsiębiorców? Jakie to ma konsekwencje dla ich możliwości wykorzystania tego kanału dotarcia do klientów w ich komunikacji marketingowej? To oznacza dużo łatwiejsze dotarcie do odbiorcy, do dużo szerszego grona odbiorcy. Bo jeżeli wideo jest zasięgowe, to tak samo dociera dany produkt danej firmy. No i dużo tańsze. No właśnie, to zacznijmy po kolei. Dlaczego szerszego grona? Przecież telewizja publiczna ma zasięg, nie wiem, prawdopodobnie 80% w ogóle populacji Polaków, chociaż coraz więcej ludzi deklaruje, że nie ma telewizora. A dany program ile jest oglądany? Jaką ma oglądalność? No, milion, dwa? No w tej chwili tak, to rzeczywiście bardzo spada. To już nie są te czasy, gdzie prognoza by miała 60% oglądalności. To jeżeli ma milion czy 2 miliony oglądalności, to każdy materiał wypuszczony przez na przykład Abstrahuję ma właśnie taką oglądalność. Tak. A koszt produkcji jest wielokrotnie niższy. Uh-huh. Wyobraźmy sobie, że już to wyświechtane wideo Sylwestra Wardęgi, na które każdy się powołuje, dzisiaj zostanie wyemitowane o godzinie 15 w telewizji publicznej. Jaką będzie miała oglądalność? Milion, 2 miliony? No, pewnie nie więcej. Pewnie nie więcej. No, jeżeli zostanie wyemitowany w internecie, no to możemy do niego wracać i oglądalność będzie rosła. Oczywiście, telewizja publiczna, tak jak i każda inna telewizja, ma swój player i może to wideo następnego dnia włożyć na player i zobaczymy, jaką będzie miała oglądalność. Ale nadal nie będzie miało takiej oglądalności, jaką będzie miało na YouTube. Dlaczego? Dlatego, że na YouTube jest ruch generyczny. Tylko z punktu widzenia telewizji pewnie nie opłaca się wkładać tego typu materiałów na swoją antenę. Bo mówię tutaj oczywiście o tej komercyjnej stronie takiego przedsięwzięcia. Żeby wideo na przykład z pająkiem włożyć do telewizji? Tak. Jeżeli wynegocjują dobre stawki na reklamy, które pojawiają się przed, dlaczego nie? Wówczas będzie to bardziej dochodowe, tak, ponieważ to wideo jest dużo tańsze w przygotowaniu. No właśnie, wideo jest bardzo tanie w przygotowaniu w internecie i to jest duża zaleta. Ja w ogóle wychodzę z założenia takiego, że te materiały często mają dużo większą oglądalność w internecie, ponieważ nie są wypadkową żadnych badań. Ludzie coraz bardziej są wyczuleni na to, co im zostaje przedstawione. Czyli jeżeli coś jest wyreżyserowane, jeżeli coś jest sztuczne, to oni nie chcą tego oglądać. Natomiast w internecie jest tak, że większość rzeczy jest, nazwijmy to, dziełem przypadku. Coraz rzadziej tak jest, natomiast często nagramy coś zupełnie przypadkowo i staje się to bardzo popularne. Dla przykładu, ja swój program zrobiłem, ponieważ chciałem dostać się do telewizji. No właśnie, jak to się zaczęło? Wprawdzie kiedyś pisaliśmy o tym, ale bardzo bym chętnie usłyszał. To dosyć ciekawe, już często o tym mówiłem, ale właśnie, ja chciałem bardzo pracować w telewizji. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby telewizje mnie zobaczyły. One nie były zainteresowane przyjęciem mnie do pracy. W związku z tym pomyślałem, że odwrócę rolę. Sam zrobię sobie miejsce pracy i pokażę, na co mnie stać, z nadzieją, że zauważą mnie wówczas telewizję. Ja wówczas nie wiedziałem, że na YouTubie można zarabiać. No właśnie, trzeba przejść do tego tematu. Nie miałem pojęcia, że na tym można zarabiać. Pamiętam materiał Maćka Budzicha, który porównał mój talk show z talk show Moniki Jaruzelskiej i wytknął mi wszystkie wady, czyli że nie namawiam do subskrypcji, nie mam dobrych opisów, tagów, miniaturek. Ja zupełnie nie wiedziałem, co się z tym wiąże, po co to jest. Natomiast wydrukowałem sobie ten artykuł, tworzyłem daną rzecz i odhaczałem. I okazało się, że parę miesięcy później stało się to moją pracą, czyli zacząłem zarabiać na YouTubie. A jak się zarabia na YouTubie? Przede wszystkim to na akcjach marketingowych. Druga rzecz w kolejności, wydaje mi się, że będąc na YouTubie, twarz staje się rozpoznawalna, w związku z tym możemy przekuć ten wizerunek na przychód. Natomiast trzecia rzecz to są reklamy, które pojawiają się na YouTubie, czyli tak zwany AdSense. Ten pierwszy okres i blogerski, i pierwszy okres, kiedy zaczęli pojawiać się blogerzy w internecie, mam wrażenie, był takim okresem bardzo dziewiczym. Właśnie ludzie chcieli to robić, bo pasja, bo chcieli się realizować, bo to fajna zabawa. I w pewnym momencie stało się coś takiego, co stało się już dawno z mediami tak zwanymi tradycyjnymi. Czy pan się nie obawia tego, że jakość, szczerość tych
tych produkcji w internecie, do tych wideo online, nie jest zagrożona przez to, że zainteresowały się Wami koncerny? Że stracimy na wiarygodności? Duży plus jest taki, że jeżeli pojawia się firma, która jest zainteresowana współpracą, to wspólnie z twórcą tworzy content. To nie jest tak, że firma może sobie wykupić 2, 3, 3, 4 minuty na kanale twórcy. Nie ma tak. Tworzy się wspólnie content i zastanawiamy się, czy on jest odpowiedni, czy on pasuje. Mało tego, bardzo często jest tak, że klient daje nam wolną rękę. Przedstawcie nam koncepcję na promocję tego i tego produktu. My przedstawiamy i pytam, klient wówczas patrzy, czy to mu się podoba, czy nie. Natomiast w telewizji jest trochę inaczej. W telewizji chyba w 99% jest tak, że przynosi gotową reklamę i mówi, puśćcie ją o tej godzinie. No tak, ale czy to nie jest uczciwsza sytuacja? Dlatego, że reklama w telewizji jest oznaczona. Przeciętny widz wie doskonale, że tu się skończył program redakcyjny, tu zaczął się blok reklamowy. I wtedy to jest czysta sprawa. Po pierwsze, nie sądzę, żeby jakikolwiek twórca zdecydował się reklamować coś, czego nie uważa za stosowne, czego nie uważa za dobry produkt. To okay. Sądzę, że tak jest z większością i nie tylko w internecie, ale i w telewizji. Po drugie, kiedy w telewizji został ten okres, ta informacja, że musi się pojawiać, że to jest reklama, znaczy na przykład product placement. Od kiedy? Od 2 lat? Od 3 lat? Tak jest? Jeżeli chodzi o product placement, to stosunkowo no to niedawno, jeżeli ale chodzi reklama, o, no to jeżeli, pamiętam. No tak, ale to jeżeli jest reklama w telewizji, to jest blok reklamowy. Nie ma innej możliwości jak reklama przed materiałem puszczona przez YouTube'a, która też jest informacja. Znaczy może nie jest napisane, że jest to reklama, natomiast widzimy, że jest to reklama, bo jest to początek, rozwinięcie, koniec. No jest to konkretna reklama. Natomiast bardziej bym się tutaj skupił na product placemencie, bo tu może zaistnieć taka opcja, że widz nie wie, że jest to reklama. Tak. Natomiast tak jak i telewizja wprowadziła zasady informowania, tak nie wiem jak jest na chwilę obecną, ale pewnie za jakiś czas w internecie też będzie taka konieczność. Natomiast przykład chociażby Radka Kotarskiego, przykład by Kominka pokazuje, że oni, jak i parę innych osób, informuje, co jest współpracą, a co nie. I o to chodzi. I o to chodzi. Była sytuacja z Abstrahuję i oni też już zaczynają, z tego co wiem, informować, że dany produkt jest, pojawia się w materiale ze względu na współpracę. Czy Pana zdaniem w Polsce firmy, nawet te duże korporacje, dostrzegają już tę zmianę? Że wchodzi nowe, że weszło nowe właściwie i że to daje im duże możliwości. Zdecydowanie tak. Świadczy to o tym, że chociażby duże korporacje już przekazują budżet na internet. Jeżeli się nie mylę, to Hopkola przeznaczyła większość budżetu z telewizji na internet. No chociażby grupa docelowa też. I umówmy się, zrobiła ostatnio pierwszy talent show w internecie. Mhm. Był dostępny tylko w internecie i był sponsorowany tylko przez jedną markę. Budżet był, z tego co wiem, bardzo duży. Więc jak najbardziej tak. Dostrzegają to, że jest tańsze dotarcie, dostrzegają to, że jest często szybsze dotarcie i bardziej emocjonalne. Coś, czego czasami jednak brakuje w telewizji. Czy dlatego, że widz sam wybiera? Nie, nie ma ramówki? On znajduje ten materiał, bo chce to obejrzeć. Tak, ale pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że często znajduje ten materiał, ponieważ zobaczyli go inni. I w momencie, kiedy on ma dużą ilość udostępnień, bo się komuś podoba, to działa trochę na zasadzie polecenia. Od razu, tak. A jeżeli coś poleca w dzisiejszych czasach, produkt polecony jest najczęściej okupowany. W związku z tym, jeżeli ktoś poleca, widzimy na tablicy swojej, na przykład na Facebooku, albo wysyła nam linka, to znaczy, że to jest warto obejrzenia. Więc to ma lepszą siłę przekazu. Powiedział Pan też w pierwszym tym swoim fragmencie wypowiedzi, że powiedział Pan o dostępności. Rozumiem, że chodzi o to, że mogę zawsze do tego dotrzeć, a poza tym bardzo dużo materiałów już w tej chwili nawet ja oglądam albo na tablecie, a nawet w telefonie komórkowym. No ale pewnie dla przewrotności też można powiedzieć, że coraz więcej takich materiałów będzie można oglądać w telewizji. Bo przecież mamy telewizory, które umożliwiają podłączenie internetu i jesteśmy w stanie włączyć sobie dany materiał wtedy, kiedy chcemy. No przecież internet to YouTube, to telewizja na żądanie. W związku z tym jak najbardziej, ale YouTube pokazuje też to, że właśnie coraz bardziej przystosowuje swoją platformę do emisji tych materiałów właśnie na tabletach, tudzież na telefonach. Coś, co kiedyś nie było widoczne na tabletach, na przykład adnotacje, teraz już zaczyna być widoczne. Generalnie YouTube także idzie do przodu, też się rozwija
i daje coraz większe możliwości nie tylko twórcom, ale też właśnie reklamodawcom na możliwość pokazania się. Jak jest z mediami, tradycyjnymi mediami? Czy one czują już oddech na plecach, czy lekceważą to, a może się boją? Pan powiedział zabawną anegdotę, znaczy z czym się panu to kojarzy, z tym jak Uber, dobrze mówię? Tak. Jak Uber zaczął wchodzić na rynek taksówkarski, tak mogę powiedzieć, na polski rynek. Tak, i pojawiały się protesty. No, nawet manifestacje w niektórych. Tak, mam tego świadomość. Natomiast ja uważam, że telewizja nadal będzie istniała. Nie bójmy się tego, nie jestem specem, ale to chyba nie jest trudne. Natomiast no, jeżeli w internecie coś już teraz ma większą oglądalność i ma mniejszy koszt produkcji, no to pewnie coraz więcej rzeczy będzie przenosiło się. Już widzimy, że coraz więcej rzeczy będzie się przenosiło do internetu. Ja powiem taką anegdotę. Wczoraj nagrywałem materiał, wypowiedź minutową do jednej telewizji. Przyjechały do mnie trzy osoby. Operator, dźwiękowiec, oświetleniowiec. Nie wiem, czy nawet nie było czwartej osoby, czyli kierownika produkcji. Ja, kiedy nagrywam swój program, mam na planie jedną osobę, która obsługuje trzy telefony komórkowe, dźwięk, a następnie to montuje. Koszt produkcji jest dużo mniejszy niż tego minutowego materiału, który będzie emitowany w telewizji. A poza tym, może inaczej, powiedzmy jedno zdanie. Gdzie Państwo oglądają ten materiał? W telewizji czy w internecie? Ten, teraz, który nagrywamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.